Witam państwa pięknie. Kupia się dr Piotr Sztonowicz na naszym czwartym już spotkaniu poświęconym osobie i twórczości Cypriana Kamila Norwida. Witam w piękny, gorący, upalny czerwcowy dzień w przyjemnym studiu Telewizji Koszalin na Fali. Proszę państwa, rzecz tyczy unikatowego wystąpienia Jana Pawła II, które miało miejsce 30 czerwca. 2001 roku na Watykanie w 180. rocznicę urodzin poety. Taką pozycję z okazji sprowadzenia prochów w symbolicznej ziemi Norwida z grobowca w Monmorencji pod tytułem Norwid bezdomny wydał Instytut Dziedzictwa Narodowego. Proszę Państwa, to wystąpienie Jana Pawła jest pierwszy raz wygłaszane w mediach publicznych. Bo znalazła się w tej książce, ale nie moja, przynajmniej moja wiadomość, moja świadomość nie konotuje obecności tego tekstu w jakiejkolwiek innej telewizji, a jest ona o tyle ważna, że pokazuje, jak mocny był związek Jana Pawła II Karola Wojtyły z twórczością Cypiana Kamila Norwida, ba, nawet filozofia cierpienia norwidowska, którą głosił Karol Wojtyła. W ostatnich latach swojego pontyfikatu, kiedy był już ciężko chory, jak również ustanawiał Dzień Chorego Święto Matki Bożej z Lourdes, czy też różne zdania krytyczne na temat naszego narodu, znajdowały bardzo częste miejsce w homiliach wygłaszanych przez Jana Pawła II, a ta jest szczególna, bo została wygłoszona na mszy odprawionej nad urną z płochami Norwida, która, jak wspominaliśmy, dzięki interwencji wdowy poprawniku Norwida Magdaleny Kuzarzewskiej i nieżyjącego już prezesa Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu Leszka Talko spoczyła w krypcie wieszczów na Wawelu. Krakowski profesor Akademii Sztuk Pięknych Czesław Dźwigaj zrobił taką piękną, stworzył piękną, Piękne popiersie Norwida. I właśnie w Krypcie Wierzchów na Wawelu yy, można yy, pokłonić się poecie, który tak pragnął wrócić do kraju, który kochał. A polityka, właśnie polityka, i okres zaborów i restrykcji yy rosyjskich yy, uniemożliwiły mu to. Powiedział w 180., obchodzimy przecież 200. rocznicę urodzin poety. Jan Paweł II następujące słowa. Po pierwsze, serdecznie witam wszystkich. Wasza obecność w Rzymie i na Watykanie wiąże się z, z obchodzoną 180. rocznicą urodzin Cypriana Kamila Norwida, jednego z największych poetów i myślicieli, jakich nazwała i wydała chrześcijańska Europa. Mamy wszyscy wielki dług w stosunku do tego poety, czwartego wieszcza i pragniemy wykorzystać okoliczność rocznicową, aby ten dług w jakiejś mierze spłacić. Zawsze uważałem, mówił Jan Paweł II, że miejscem, na którym spocząć powinien Cyprian Kamil Norwid jest krypta wieszczów w katedrze na Wawelu. Okazało się to niewykonalne, ponieważ nie dało się odnaleźć i zidentyfikować szczątków poety. Szukałem wobec tego innych środków wyrazu, żeby niejako nadrobić to, co w stosunku do Norwida nie zostało spełnione, a co czujemy, że jest naszą zbiorową powinnością. Dobrze, że przynajmniej teraz urna z naszą zbiorowej mogiły, w której poeta został pochowany w Montmorency, znajdzie na Wawelu należne jej miejsce. Bo ojczyzna, pisał Norwid, jest to miejsce, w którym najmilej spocząć i umrzeć. Po drugie, drodzy Państwo, cieszę się bardzo z tego spotkania i przywiązuję do niego wielką wagę, dlatego też przygotowując się do niego, wróciłem do lektury pism Norwida i rozmawiałem z tymi, którym Norwid jest także bliski. To, co pragnę Wam powiedzieć, jest w znacznej mierze owocem wymiany myśli z nimi. Chciałem rzetelnie spłacić mój dług osobisty wdzięczności dla poety, z którego dziełem łączy mnie bliska duchowa zażyłość datująca się jeszcze od lat gimnazjalnych. Podczas okupacji niemieckiej myśli Norwida podtrzymywały naszą nadzieję, Pokładaną w Bogu, a w okresie niesprawiedliwości i pogardy, z jaką system komunistyczny traktował człowieka, pomagały nam trwać przy zadanej prawdzie i godnie żyć. Cyprian Norwid pozostawił dzieło, z którego emanuje światło pozwalające głębiej wejść w prawdę naszego bycia człowiekiem, chrześcijaninem, Europejczykiem i Polakiem. A było to rok po wejściu. Polski do Unii Europejskiej. Po trzecie, poezja Norwida wyrosła z jego trudnego życia. Kształtowała ją głęboka estetyka wiary w Boga oraz w nasze człowieczeństwo Boże, wiara w miłość objawiająca się w pięknie, bez którego Norwid nie wyobrażał sobie życia. Pisał o tym pięknie miłości i o pracy w Prometidionie wskazując na sam akt stworzenia, w którym Bóg odsłania ludziom więź łączącą pracę z miłością. Mówił, że bez miłości życie ludzkie nie ma sensu. Wiedział o tym doskonale poeta, kiedy mówił, syn, mi nie pismo, lecz ty wspomnisz wnuku. Po czwarte, siła autorytetu, jakim jest Norwid dla wnuków, bierze się z krzyża. Jakże wymowna jest jego stjencja krucis, odsłania się w słowach, to z listów Norwida, nie za sobą z krzyżem Zbawiciela, ale za Zbawicielem z krzyżem swoim. To ta jest nareszcie tajemnica ruchu sprawiedliwego. Stjencja krucis pozwala Norwidowi ocenić ludzi według tego, czy umieli cierpieć razem ze Zbawicielem, który, jak pisał Norwid, Korzeniem wszelkiej prawdy jest i był i będzie. Słowa, jakimi nasz poeta mówił o wielkości błogosławionego Piusa IX, stanowią jedno z najbardziej pięknych świadectw, jakie człowiek mógł dać człowiekowi. Jest to wielki, XIX wieczny człowiek, umie cierpieć, mówił Karol Wojtyła. Znamienne, że według Norwida krzyże powinny być bez postaci Chrystusa, bo wtedy ukazywałyby wyraźniej miejsce, na które ma wejść chrześcijanin. Tylko ci bowiem, w których wnętrzu codziennie rozgrywa się pisał dramat Golgoty, mogą powiedzieć w przytaczanym już tutaj w poprzednich spotkaniach wierszu Krzyż i dziecko, krzyż stał się nam bramą. Po piąte, Norwid nie zazdrościł nikomu rzeczy posiadanych, ani honorów. Jego Boże ubóstwo błyszczy w zakończeniu jednego z wierszy, pisał, kto inny ma laur i nadzieję, ja jeden zaszczyt być człowiekiem. Zaszczyt bycia człowiekiem nie do pojęcia na ziemi, jest zrozumialszy w niebie, sądził Norwid, dokąd droga wiedzie właśnie przez bramę krzyża. Przechodząc przez nią człowiek dostrzega, że prawda, jego bycia człowiekiem Przerasta go nieskończenie. Z niej jest jego wolność. Wszystko bierze żywot z ideału. Do ideału człowiek pielgrzymuje, ale otrzymuje go w darze. Prawda się razem dochodzi i czeka, pisał Norwid, bo człowieczość jest Boża. Stąd ogrom pracy stojącej przed ludzką osobą, która stworzona na obraz i podobieństwo Boga jest powołana do stawania się podobną Bogu, co jest niełatwe, jak zauważał Norwid, bo pisał, że trud to jest właśnie z tego duży, że codzienny. Bycie Bożym człowiekiem, opisane w wierszu Norwid człowiek, norwida człowiek, a także w wierszu Fatum ukazuje na przekonanie Norwida o tym, że narodziny Mesjasza w Jerozolimie która była sadybą według niego narodu narodu polska była sadybą narodu żydowskiego klucz dawidowy usta mu otworzył zmieniło bieg cywilizacji zmieniło bieg fatalny losów człowieka na ziemi nadało sens drodze w kierunku Golgoty i codziennemu dźwigania krzyża po szóste mówił Karol Wojtyła Norwid usilnie przypomina że bez heroizmu ludzkość do samej siebie twarzą poniżona przestaje być sobą. Ludzkość bowiem bez boskości sama siebie zdradza. W ogół ludzkości, ogół społeczeństwa nie zdoła przeciwstawić się pustoszącej jego nieheroicznej filozofii obecnych dni, jeśli nie będzie w nim ludzi żyjących Norwidowym pytaniem pisał Norwid. Aby być narodowym, być nadnarodowym i aby być człowieczym, właśnie rzekł temu, być nadludzkim, dwoistym być, a jednym czemu. To typowa składnia Norwida, pełna, pełna przeciwstawień, pełna pełna neologizmów i zaburzeń składni języka polskiego. Typowej dla Norwida. Człowiek Uważał Norwid to kapłan, jeszcze bezwiedny i niedojrzały, którego życiowym zadaniem jest budowanie mostów, pontifex, łączących człowieka z człowiekiem, a także człowieka z Bogiem. Uważał, że marne są społeczeństwa, w których zanika ów kapłański charakter osoby ludzkiej. Ta myśl zawsze była mi bliska, mówił Jan Paweł II papież. Mogę powiedzieć, że w pewnym stopniu kształtuje ona oblicze mojego pontyfikatu. Z wielkim bólem mówił Norwid Polakom, że nie będą nigdy dobrymi patriotami, jeśli wpierw nie będą pracowali na swoje człowieczeństwo. Pisał Norwid, żeby bowiem móc rozwiązać zadanie, to co jest Polak, trzeba nie być dzisiejszej Polski obywatelem, tylko trochę przeszłej. I dużo przyszłej. Ojczyzna, według Norwida, znajduje się w nieskończonej przyszłości, także znajdziesz ją wszędzie, nawet na krańcach bytu. Kto o tym zapomina, robi z ojczyzny sektę, a w końcu wstępuje w szeregi tych, którzy są wielcy w prywatnych rzeczach, w publicznych, prywatni. Taka jest zasada chaosu w każdym społeczeństwie. Ład narodu przychodzi, pisał Norwid, spoza narodu. Ostatecznie jest on z Boga i dlatego tym, którzy tak dalekosiężnie bokapłańsko kochają swój naród, nie grozi nacjonalizm. Znowuż cytujemy Norwida: Naród składa się nie tylko z tego, co wyróżnia go od innych, lecz i z tego, co go z innymi łączy. Znamy na pamięć, ale czy znamy praktycznie, mówił Jan Paweł II, w swoim sumieniu bolesną treść norwidowych słów. Tak jak dziś jest, to Polak jest olbrzym, a człowiek w Polaku jest karzeł. Słońce nad Polakiem wstawa, ale zasłania swe oczy nad człowiekiem. Ileż polskich spraw, mówił Jan Paweł II, potoczyłoby się inaczej, gdyby Polacy odnaleźli w swoim sumieniu prawdę głoszoną przez Norwida, że ojczyzna jest to zbiorowy obowiązek, który składa się w naturze rzeczy z dwóch, z obowiązującego ojczyznę dla człowieka i z obowiązującego człowieka dla ojczyzny. Tu w Rzymie mówił Jan Paweł II w sercu kościoła, o którym Norwid pisał, że jest najstarszym obywatelem świata. Ze wzruszeniem powtarzam słowa z mojej ojczyzny. Naród mnie żaden nie zbawił, ni stworzył. Wieczność pamiętam przed wiekiem. Klucz dawidowy usta mi otworzył, Rzym nazwał człowiekiem. I z tego zdania Norwida wyłania się właśnie obraz Norwidowej Europy. Klucz Dawidowy, Mesjasz z ziemi narodu wybranego, przyszedł i otworzył usta dla religii braci starszych w wierze, a Rzym, z którego przyszło chrześcijaństwo do obszaru Europy Zachodniej, kręgu łacińskiego, a także do Polski, uczłowieczył cywilizację ludzką. Po siódme, mówił Jan Paweł II, Cyprian Norwid był człowiekiem nadziei. Dzięki niej mógł żyć godnie na tej ziemi, niezależnie od trudnych warunków, w jakich się znajdował. Nadzieję swoją czerpał modlitwą z Boga, do, do którego zwracał się słowami potężnymi, jak sam Zbawiciel, który nas tych słów nauczył: Bądź wola Twoja, nie tak jak na ziemi. Więc niewygodniej, jak, lecz jak jest godnie. Modlitwa kształciła wzrok poety, tak, że odgadywał on sprawy Boże pod powłoką spraw ziemskich. Modląc się, pracował na miłość w głębokiej wierze, że głos człowieka idący w niebo, razem z głosem Chrystusa, jest zawsze wysłuchany. Po ósme, Mówił Jan Paweł II, zechciejcie Państwo przyjąć tych kilka norwidowych myśli, co nie nowe, jako wyraz mojego hołdu dla pracy poety, a także i mojej wdzięczności dla Was, którzy sprowadziliście ziemię z symbolicznymi prochami Norwida za podjęty trud, aby w jego pracę wchodzili Polacy. Oby każdy z nich od brukującego ulicę do Kopernika wkładał w to, co robi Swój oryginalny akcent. Wszystkim Polakom, a w sposób szczególny miłośnikom twórczości Cypriana Norwida, życzę, aby przez ich pracę spełniały się w społeczeństwie słowa kończące fortepian Chopina. Jękły, głuche kamienie, ideał sięgnął bruku. Serca Wam błogosławię, prosząc zarazem tę. Którą nazywamy Mater Admirabilis, a którą tak pięknie opiewał Norwid w legendzie i w Litanii, żeby towarzyszyła wam w tej pracy służącej Kościołowi, Europie i Polsce w ramach Unii Europejskiej. Takie było przesłanie Jana Pawła II, jakże znamienne w czasach, których dobiegliśmy w 2000, poczekaliśmy w 2021 roku. I te słowa Jan Paweł II wygłosił w Watykanie 30 czerwca 2001 roku, a przypomniał je Instytut Dziedzictwa Narodowego, właśnie w bezcennej pozycji Norwid Bezdomny, ukazujący rocznicowe obchody sprowadzenia ziemi z prochami Norwida, więc i festiwal z udziałem Czesława Niemena i Wandy Warskiej, rozliczne konferencje, rozliczne, Szkice profesora Stefana Sawickiego z Lublina, jak i Mieczysława Inglota, Trybusia i wielu innych badaczy Cypriana Norwida. Proszę Państwa, i jeszcze mały, post, mały, mały komentarz yy, klasyfikujący Norwida i jego myśli na temat Europy i ojczyzny. Wszyscy wiemy, że Norwid to poeta trudny. Zarzucano mu ciemność, trudność frazy, rozbijanie zdania, przestawny wyrazów, zaburzanie semantyki zdania w języku polskim. Składnia Norwida była dla odbiorcy i jest do dnia dzisiejszego czymś w rodzaju szarady. Słownictwo nie ułatwia, nie ułatwia lektury. Wspaniały czytelnik Norwida musi stale sięgać do XIX wiecznych, a nawet Dawniejszych słowników, żeby często zrozumieć tekst Norwida. Kto tych tradycji nie zna, tradycji przeszłości i nie zdecyduje się na trud poznania, ten nie zrozumie i nie odczyta właściwie twórczości Norwida, co świetnie ujął w swoim czterowierszu. Gdy w głębi serca purpurę okrutną wyrabia, przątka cierpienia, smutni, lecz smutni, że aż Bogu smutno. Królewskie mają milczenia, był bowiem Norwid także milczym, mistrzem przemilczeń. Czytelnik, odbiorca musiał dopowiadać sobie treści zawarte w jego, w jego sztuce, można by rzec, poetyckiej, w jego poetyce. Pełnej przestrzeni eskatologicznej, transcendentnej, boskiej i bardzo podmiotowej, traktującej człowieka podmiotowo, czym, jak stwierdził Gombrowicz, wyprzedzał swoją epokę i stawał się pisarzem na miarę twórców XX wieku. Warto wspomnieć, że Mickiewicza Cerviu cenił Norwid bardzo. Uważał go za jednego z najwybitniejszych twórców polskiej literatury do końca swojego życia. W wierszu Coś te Atenom zrobił Sokratesie Mickiewicza dołączył do wielkich, niezrozumianych zażycia, a więc Sokratesa, Dantego, Kolumba. Ale nie byłby Norwid Norwidem, gdyby za żarcie nie krytykował polskiej emigracji, e, polskich błędów narodowych, skłócenia, braku jedności, a także również i pewnych poczynań Norwida. Był niepokorny niezmiernie. W marcu 1848 roku na Sejmiku Emigranckim w Rzymie ostro wystąpił przeciwko tworzeniu przez Mickiewicza legionów w oparciu o poglądy misty Katowiańskiego. W liście pisanym kilkanaście dni po tym wydarzeniu do generała Skrzyneckiego nie waha się powiedzieć o Mickiewiczu: Ten człowiek straszny jest dla Polski. Był to jeden z norwidowych gestów niezależności która nie milkła wobec autorytetu. Norwid, jak wielu romantyków emigrantów, był ogarnięty miłością do stron ojczystych. Tęsknił w mojej piosnce do rodzinnego, wy, 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 idealizowanego, przepraszam, kraju, pisząc, gdzie winą jest dużą popsuwać gniazdo na gruszy bocianie. Żył na emigracji, Polską i dla Polski. Polskością był niemal opętany, ale jednocześnie, jak rzadko kto, jak tutaj wynikło z wypowiedzi Jana Pawła II, krytykował wady Polaków, demaskował i bezlitośnie je smagał. Brak instynktu społecznego. Społeczeństwo polskie jest najlichsze, tak jak naród polski jest najpierwszy. Pisał. Przerost energii nad inteligencją. Gdzie każdy czyn za wcześnie wschodzi, ale książka każda za późno. Ujawniał wreszcie prymitywizm kulturalny braci szlachty. Moralnej intencji krytyki towarzyszyła przy tym zaostrzająca się ironia. Miłość do ojczyzny nie zasłaniała mu rzeczywistości. O związku z Kościołem mówiliśmy o koncepcji Bożego człowieka, który jest adamitą wygnanym z raju i niesie krzyż Zbawiciela na plecach. O tym również mówiliśmy, o tym, że krzyż staje się bramą, mówiliśmy. I o tym, jak ujmował i rozumiał narodziny Chrystusa, które pokonywało, pokonało fatum towarzyszące ludzkości i, i Adamie i Ewie od początku cywilizacji. W wierszu Fatum pisze Norwid, jak dziki zwierz przyszło nieszczęście do człowieka. I zatopiło weń fatalne oczy. Czeka, czy człowiek zboczy, lecz on odejrzał mu, jak gdy artysta mierzy swojego kształt modelu. I spostrzegło, że on patrzy. Co? Skorzysta na swym nieprzyjacielu, i zachwiało się całą postaci wagą, i nie ma go. To właśnie narodziny Mesjasza, owo fatum ludzkości usunęło i nadało dziejom człowieka sens szczególny. Tak więc podsumowując dzisiejsze rozważania naród i ojczyzna to słowa w pisarstwie Norwida bardzo ważne i bardzo cenne. W 1846 roku w 16. rocznicę wybuchu powstania listopadowego przemawiał w Brukseli Mówiąc y, 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 słowa naród, ziomkowie, jest to najstarszy po kościele obywatel na świecie, a każde prawo serce polskie jest jednym puls uderzeniem tej zbiorowej osoby. Ojczyzna jest przyrodzonym środkiem świata, jest to moralne zjednoczenie. Naród jest więc dla Norwida, nie tylko wówczas dla niego zbiorowy. Człowiek, realny i naturalny, podmiot historii, bardziej zasadniczy i trwalszy niż państwo, aktor dziejów, wyjątkowo ważny i godny. Proszę państwa, yy, koncepcja norwidowskiej Europy zawarta jest i interpretowana była przez Świętej Pamięci Mieczysława Inglota, a także przez Stefana Sawickiego, którego pozdrawiam w Lublinie i przez którym chylę czoło znanego bardzo lewidologa z polonistyki katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zawarł w wierszu tę koncepcję swojego rozumienia Europy zatytułowanym Moja Ojczyzna i to będzie chyba dobrą puentą tych rozważań. Kto mi powiada, że moja ojczyzna, pola, zieloność, okopy, chaty i kwiaty i sioła, niech wyzna, że to jej stopy. Ojczyzna moja stąd wstawa czołem, ja ciałem z za Eufratu, a duchem z ponad chaosu się wziąłem i czymż płacę światu? Naród mię żaden nie zbawił ni stworzył, wieczność pamiętam przed wiekiem, klucz Dawidowy usta mi otworzył, a Rzym nazwał człowiekiem. Ojczyzny mojej stopy okrwawione, włosami otrzeć na piasku. Padam, lecz znam jej twarz i koronę, słońca, słońc, blasku. Ojczyzna jest więc przestrzenią istnienia i działania narodu. To również genealogia sięgająca do początków ludzkości. To tradycja i synteza u Norwida kultury helenistycznej, Śródziemnomorskiej, bez który, jak twierdził bohater norwidowego poematu Quidam, nie byłoby cywilizacji chrześcijańskiej bez Klucza Dawidowego, bez helenistyki, bez obszaru Morza Śródziemnego i bez chrześcijaństwa, ta ojczyzna Polaka, który jest przede wszystkim człowiekiem, czy trzeba dowodzić, że norwidowe rozumienie narodu i ojczyzny, wierne, a zarazem otwarte, bliskie. Jest tym współczesnym Polakom, którzy przywiązanie do tradycji umieją łączyć z trzeźwym czytaniem rzeczywistości. I wreszcie ostatni, najszerszy krąg odbiorców. Drogą pisania Norwida jest człowiek. Jego pamiętnik artysty staje się księgą żywota, pełną ciężaru, ale i blasku ludzkiej egzystencji. Najobszerniejszą formułę. Określającą człowieka odnajdujemy w noweli bransoletka, pisał tam doczesny jest co chwila, a wieczny jest zawsze. Ta paradoksalna kategoria czasowa zawiera w sobie bardzo liczne implikacje egzystencjalne, moralne i religijne, bowiem życie Norwida, jak tutaj wynikało z wiersza śmierć na zgon Świętego. Józef A.Z. jest tylko skonem, śmierć jest skonem, nie kończy życia ludzkiego. Dusza ludzka jest nieśmiertelna i, i, i wprowadza człowieka w życie nieśmiertelne. Wprowadza nas ona w tajemnicę cierpienia, które może być nie tylko bólem, lecz i błogosławieństwem. Pozwala rozumieć, że bez walki nie, i bez walki nie łączy sumienie, pisał w harmonii. I nie ma wolności, nie do pokonania pewnej siebie w niewoli. Proszę Państwa, człowiek od narodzin do zgonu, taką klamrą objęty jest słynny cykl norwidowy Vademekum, jako najszersza przestrzeń porozumienia Norwida z czytelnikiem myślącym i rozumiejącym bardziej zresztą, jak świadczą, dzieje recepcji nam niż jemu współczesnym. Proszę Państwa, nie nadarno i Jan Paweł II, i Stefan Sawicki uważają, że Norwid, jak żaden inny polski pisarz, mógłby być patronem naszej obecności w Europie i w świecie. Pisał Norwid, starając się zbliżyć do tego, czym jest Ojczyzna i formułując swoją myśl w sposób paradoksalnie skrajny. Szlachetny człowiek, nie mógłby wyżyć dnia jednego w ojczyźnie, której szczęście nie byłoby tylko procentem od szczęścia ludzkości. Ten europejski horyzont, również zresztą krytycznie oceniany, poszerza poeta stale o ogólnoludzki wymiar. Polak nie mógłby być człowiekiem, gdyby nie był częścią chrześcijańskiej Europy. Zakorzenionym w najlepszych tradycjach ludzkości, które wytrwale ocala i chroni, ujmując diachronicznie dziedzictwo kultur, kultury antycznej, hellenistycznej, greckiej, rzymskiej, judaistycznej i chrześcijańskiej, które tworzy zręby norwidowej cywilizacji i norwidowej Europy. To tyle w dzisiejszym naszym czwartym spotkaniu. Myślę, że następnym razem skierujemy nasze myśli do rozumienia Norwida w oczach księdza Józefa Tischnera, bliskiego współpracownika i przyjaciela Jana Pawła II, filozofa góralskiego, który również stworzył własną koncepcję Norwida, a także sięgnę do swojej pozycji. O wpływie twórczości Norwida na polską poezję emigracyjną po 1945 roku, która pokazuje, jak nośny był on dla pokolenia, które przekroczyły żelazną kurtynę, dla pokolenia, które opuściło obszar miłoszowskiego Homo Sovieticus i które wybrało wolność życia w wolnej Europie, próbując znaleźć swoje miejsce w rzeczywistości kapitalizmu. Pięknie dziękuję. Pozdrawiam, kłania się dr Piotr Szczonowicz.